Chciałem Ci bardzo podziękować, że zgodziłeś się na to spotkanie. Rok temu również się spotkaliśmy, również przed początkiem roku szkolnego. Tym razem chciałem porozmawiać właśnie u progu roku szkolnego co powinno się wydarzyć w ciągu tego roku, żebyśmy mogli go uznać za udany. Kto my? No przede wszystkim, oczywiście uczniowie, później rodzice, także nauczyciele. O tym chciałem porozmawiać, ale słuchaj, zanim przejdziemy do tej głównej części, to moje pytanie: Co się u Ciebie zmieniło w ciągu tego ostatniego roku? Cześć Danielu, cześć, witam. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Wyszedłeś z inicjatywą, powoli robimy taką trochę tradycję na początku roku. Bardzo mi się podobają takie spotkania. Po pierwsze, fajnie mi się z Tobą rozmawia, a po drugie, to jest taki dobry czas na rozmowy, żeby sobie zaplanować pewne rzeczy na nowy rok. I wiem, że wielu widzów naszego kanału już niekoniecznie jakby są uczniami, ale może pracują, może są studentami i studenci nie chcą słyszeć pod koniec sierpnia o tym, że jakby już zaczyna się rok szkolny, ale jest to też taki czas przesilenia jesiennego i myślę, że fajnie jest sobie troszeczkę poplanować, troszeczkę pomyśleć i pogadać o tym, jak pracować skutecznie. E, także dzięki za zaproszenie, za stworzenie takiej tradycji, e, troszeczkę, bo chyba rok temu dokładnie rozmawialiśmy. Dokładnie tak. Ja nie pamiętam szczegółów już rozmowy, ale pamiętam e, moje odczucia z tej rozmowy, że były bardzo fajne, a bardzo fajnie też się ciebie słucha. E, ja ostatnio pytasz, co się zmieniło. W tym ostatnim roku staram się walczyć z tym, żeby więcej ludzi słuchać, a mniej gadać, bo jako nauczyciel, e, tą swoją gadkę w cudzysłowie przenosi się na inne płaszczyzny wśród spotkań znajomych i też na wakacjach i także. W spotkaniach biznesowych ja się bardzo staram ostatnio ludzi słuchać. Oczywiście w podcaście tutaj postaram się jakieś value dać dla osób, dlatego też nagrywamy ten film. Myślę, że tutaj powiem za nas obu, że na pewno przychodzimy z takiej perspektywy pokory, że po prostu pogadamy o tym, co u nas działa i ciężko jest mówić konkretnie o tak wielu aspektach życia, w których no, edukacja spełnia tak wielką rolę i Zawsze kiedy coś wybieramy, to tą drugą część wypieramy. O tym pięknie mówił Karl Jung, że na przykład kiedy pracujemy systematycznie i powiedzmy godzinę dziennie, no to jest fajne i przynosi efekty, ale z drugiej strony wypierasz pracę głęboką przed deadline'em, gdzie możesz 8 godzin takiego deep worku zasadzić i... Porządnie się przygotować do kończącego się projektu, więc zawsze to jest coś za coś. I chciałem tylko powiedzieć na początku, na pewno, że ja nie przychodzę tutaj z takiej perspektywy, że będę mówił, co działa i co jest najlepsze i tylko i wyłącznie jedynie słuszne. Ale po prostu pogadamy na luzie o tym, co według nas się sprawdza, ale to nie znaczy, że u wszystkich. I ja zawsze przychodzę z takiej perspektywy bardzo pokornej. Dlatego też jestem ciekaw, co Ty powiesz na wiele tematów, bo na pewno tutaj przygotowałeś świetne pytania. I nie ma jednego, jednej dobrej drogi, jednego dobrego sposobu. Tak jak w programowaniu można różnie podejść do różnych spraw, i jestem starszy, i to też się zmieniło w tym roku. Zdaję sobie z tego sprawę codziennie, ale przede wszystkim staram się nigdy nie negować wielu rzeczy, ale też dzięki temu, że więcej ludzi słucham, zresztą jak widać, gadam już od pięciu minut, ale dzięki temu zauważam, jak robią rzeczy inni. Potem jak podróże wakacyjne czy nie wakacyjne podróże w ogóle, one otwierają horyzonty i pozwalają też fajnie zaobserwować takie małe rzeczy albo nawet jedno zdanie, które strasznie we mnie rezonuje nagle w rozmowie. I tego też Wam życzę tym osobom, które zdecydują się to wysłuchać podczas biegania czy gotowania, żeby też znaleźć w tym coś dla siebie, żeby przyniosło Wam to wartość i myślę, że dlatego fajnie, że nagrywamy. Dzięki jeszcze raz za zaproszenie Danielu. Dokładnie tak. Myślę, że to, co tutaj poruszyłeś a propos tego, żeby nie negować, to faktycznie myślę, że to też będzie taki bohater naszego spotkania, czyli ta kwestia błędu, kwestia wolności tego młodego człowieka, też nastolatka, prawda? Więc o tym sobie porozmawiamy. Ale zanim przejdziemy do głównej tutaj części, to pozwólcie wszyscy i ty również, Mirku, że ja też powiem, co tam się zmieniło w ostatnim roku w olimpijskim kole informatycznym. No, my oczywiście tu jak najbardziej się rozwijamy. No, przede wszystkim największa radość to jest z tych osób, które no, odnalazły pasję, zaczęły programować, pochodzą z małych miejscowości. Tutaj szczególnie pozdrawiam Tomaszów, to nie jest mała miejscowość, to jest duże miasto, ale pozdrawiam okolice Łodzi, Rzeszowa, Pomorza. Tam są dziesiątki, czy nawet setki osób, które właśnie zaczęły programować. Część z nich oczywiście odnosi sukcesy w olimpiadach, ale to nie o to chodzi, ważne, że się dobrze bawią. Także jest mnóstwo laureatów, mnóstwo osób, które programują i cieszą się tym. To na pewno jest duża, no, duża sprawa, i to jest coś, co motywuje, o czym jeszcze oczywiście będziemy rozmawiać. Ale też no, tu olimpijskie koło informatyczne, też muszę ci powiedzieć, że się rozszerza, bo do tej pory mieliśmy tutaj naukę programowania, olimpiadę od podstaw i olimpiadę zaawansowaną. Dla tych, którzy byli do tej pory, zaczynali przygodę z olimpiadą, będzie jeszcze dodatkowy taki kurs, olimpiada poziom 2, czyli tak naprawdę cztery kursy w tym momencie. Yy, równolegle prowadzone, jeśli ktoś w ogóle nigdy nie dotykał komputera, czy chciałby się nauczyć programować, to jest programowanie. Ktoś, kto nie wie, czym jest olimpiada, może wystartować. Ktoś, kto już poprzednio dotykał, może kontynuować. Czy ktoś, kto jest mistrzem, no to oczywiście może dalej kontynuować też z mistrzami, więc jak najbardziej yy, tutaj rozszerzamy. Ale no i oczywiście też rozszerzamy osoby, które prowadzą, no bo nie będę ukrywał, że wycho wychowankowie Oki Olimpijskiego Koła informatycznego oni prowadzą te wszystkie zajęcia. Także no, osoby, które bardzo cenię, Mikołaj Bulgę, Tomek Kwiatkowski, zostają z nami, dalej prowadzą. To są laureaci olimpiad, osoby, które fantastycznie tłumaczą, ale dochodzą nowe osoby. Szymon Hajderek z Gdyni. Srebrny medalista Olimpiady Informatycznej Juniorów. Teraz będzie w drugiej klasie e, trzeciego liceum w Gdyni. Też się przygotowuje do Olimpiady, ale też udziela się i pomaga innym kolegom. Właśnie będzie też prowadził zajęcia. A ma fantastyczny talent do tłumaczenia. No, po prostu urzekający. Nawet zachęcam bez względu, czy ktoś z nas rozumie algorytmikę, czy nie. Zachęcam, żeby go posłuchać. E, I no, muszę Ci powiedzieć, że też olimpijskie koło informatyczne, dostało patronat Uniwersytetu Warszawskiego o, super. burmistrza Mokotowa i tutaj Mateusz Łojewski, być może ze znanego ci trochę zespołu szkół w Warszawie przy ulicy Wiśniowej, mhm. uczeń właśnie tego liceum, on po prostu jakby zorganizował tutaj wszystko, wysłał wnioski o patronat no jest po prostu niesamowity gość. Powiem Ci szczerze, jak patrzę na naszą młodzież, to jestem w szoku. Jak, jak ci ludzie są niesamowici. Jeżeli pilnuje mnie, jest niesamowitym organizatorem, super programistą. Jeżeli ja się spóźnię tam jeden dzień, po prostu telefony, SMS-y muszę donosić, muszę donosić. Także ktoś, kto kiedyś w przyszłości zatrudni Mateusza, ma dwa etaty po prostu no, w jednym w jednym miejscu. No to ja już może zakończę trochę może za dużo na temat OKI, tylko chciałem po prostu... Ten rok, tak troszkę tylko podsumować, także proszę o wybaczenie wszystkich nas. Daj spokój Daniel, bardzo fajnie, że to się rozwija. Niesamowite jest to, że kiedy zaczynamy jakąś inicjatywę, tak jak zacząłeś z Oki, to potem to się rozrasta i inni ludzie dołączają, i na początku nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to jest piękne. A wydaje mi się, że to, co działa najlepiej i co ta inicjatywa pięknie pokazuje, to, że każdy człowiek w programowaniu, a przynajmniej, no może nie każdy, nie generalizujmy, ale miażdżąca większość ludzi, uwielbia się tą wiedzą dzielić. I na pewnym etapie Prawda? swojej kariery, obojętnie czy to będzie na początku, czy po wygraniu czegoś, czy po zatrudnieniu, zawsze chcą tak merytokratycznie się tym podzielić. O tym pięknie też zawsze opowiada John Carmack, czy Niklaus Wirth, tacy naprawdę tuzowie tego świata, ale to widać w każdym programiście, który uwielbiał wytłumaczyć i to też... Einstein mówił, że jeżeli czegoś dobrze nie zrozumiałeś, tego dobrze nie wytłumaczysz. I niesamowite jest to, ja to widzę też u swoich uczniów dokładnie tak samo, dlatego się uśmiechałem, jak to mówiłeś, że oni też sami to organizują, sami zgłaszają się do konkursów, jak również sami starają się. To, co otrzymali, podać dalej. I to jest taka trochę sieć neuronowa naszych kontaktów, że wzajemnie się inspirujemy. To jest trochę tak jak posiadanie trenera, czy znaczy nie trenera, tylko partnera treningowego na siłowni, że jeżeli jednej osobie spadnie motywacja albo po prostu fizycznie czuje się gorzej, no to ten partner napędza go i z czasem się wymieniają. I to jest niesamowite, że jeżeli uczymy się czegoś, co jest naprawdę trudne. I znamy trud tej drogi, to jest trochę jak wejście w kurach na szczyt, no to potem potrafimy też prowadzić innych. I to, co robimy, czasem nawet nie przewidujemy konsekwencji tego. To jest tak, jak osoba, którą gdzieś tam spotykam, mówi mi, że ogląda moje filmy, gdzie nawet bym się nie spodziewał, że ta osoba może być tym zainteresowana. Nawet nie przypuszczamy czasami, jak małe nasze rzeczy, a już zwłaszcza jeżeli wprost kogoś uczymy, jak to potem procentuje w świecie. Mnie to cały czas zadziwia, i, i sam widzę po sobie, jakbym spotkał tych e, ludzi, od których ja się inspirowałem: Jerzego Gębosza, Nikolasa Wirta, Johna Karmaka, czy e, chociażby YouTuberów, których oglądałem jak James Rolfe, czy Elliot Hollos albo e, Shay Carl, że oni nawet nie wiedzieliby o moim istnieniu ani jak wiele w mojej głowie e, dobrego zrobili, i pomogli mi e, ustanowić taki pewien m, rytm tego, co robię i sposób, w jaki to robię i cel, dla którego to robię. To jest niesamowite, że my jako ludzie tak faktycznie się napędzamy i jest wielka siła społeczności, uczniowie, którzy pomagają innym i podczas zajęć traktujemy siebie jako grupa, która dąży do celu, to otwierają się zupełnie inne możliwości niż gdybym to robił sam z systemem, który automatycznie powiedzmy sprawdza jakiś sfer online judge. Jest to fajne, ale jak się zorganizujemy w grupę, to nagle otwierają się możliwości, o których na początku nawet nie sądziliśmy, że się pojawią. Oczywiście, pewnie. oczywiście. Każdy tutaj wnosi wartość, to jest jasne. No właśnie, ale słuchaj, przechodzę do tego naszego głównego wątku. No to wiesz, rodzice czy uczniowie, no tak, mamy przed sobą 10 miesięcy. No chcielibyśmy, tak, żeby to było wartościowe, może nawet. Tutaj to słowo sukces można byłoby troszeczkę nawet użyć, ale jakbyś tak, no właśnie, czy, czy, no i teraz, co, co takim Twoim zdaniem można by uznać później, że ten rok był rzeczywiście wartościowy? No jesteśmy już w czerwcu, tak? Pod koniec maja, czy w czerwcu, bo może, może lepiej. I jeżeli mielibyśmy popatrzeć na siebie do tyłu, to co, w, co musiałoby się stać, żebyśmy powiedzieli, no tak. Było super, mhm. było neutralnie, albo było źle? To jest bardzo dobre pytanie, bo my, jako ludzie techniczni, uwielbiamy kwantyfikować pewne rzeczy i też tak. obiektywnie je mierzyć. I oczywiście jest fajnie, jeżeli spędziliśmy dobry rok, ale też co to tak naprawdę znaczy w praktyce? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo życie jest bardzo wielowymiarowe. I szkoła to też kompetencje, umiejętności miękkie, różnego rodzaju rzeczy, które towarzyszą takiej twardej, technicznej nauce. A z drugiej strony, tak wartościowe jest to, żeby też przekazać takie best practices, żeby pokazać też narzędzia, o których nie zawsze w szkole takiej publicznej jest możliwość mówić, w sensie programu nauczania, który powiedzmy jest nie najnowszy i nie najlepiej zaplanowany, a wiele osób nie wie, że tak naprawdę nauczyciel na program nauczania ma wpływ ograniczony. Jako Belfer zawsze będę na to narzekał, bo to jest faktycznie trochę źle zorganizowane. Ale czym jest sukces? Myślę, że odpowiem na to pytanie tak jak Buddha czasami odpowiada czy czasami odpowiada. Tak jak odpowiedział na pytanie o to, czym jest szczęście, czy miłość, powiedział, że jest brakiem przywiązań. Miłość jest brakiem przywiązań i to jest definicja negatywna, to znaczy powiedział, czym nie jest. Czym nie jest sukces? Na pewno nie jest sytuacją, w której po roku szkolnym człowiek jest w jakiejś takiej stagnacji, braku entuzjazmu, jakiejś takiej abuli, czyli nieumiejętności wyznaczania sobie celów. Taki marazm czasami można w szkole wpaść. I to jest naprawdę trudne, czasami, żeby takiego człowieka. Znaczy nie jest to trudne, ale czasami się widzi osobę, która przez kilka lat po prostu marnuje trochę swój potencjał, ucieka w różne rzeczy. Nie, nie, nie muszą to być jakieś złe rzeczy, a na przykład seriale czy, czy lenistwo. I taka osoba generalnie ma coś, co nazywamy steady mindset, czyli ja jestem w stanie homeostazy, a wszystko, co, co zrobię, muszę zrobić i jestem wtedy wytrącony i dopiero jak skończę coś robić, to wracam do takiego słodkiego lenistwa. Dużo lepiej jest mieć coś takiego jak growth mindset, czyli Szukam rzeczy trudnych, jakichś wystąpień publicznych, trudnych kodów do napisania, nowych bibliotek, nowych rozwiązań. Nie, nie jestem perfekcjonistą, który się lubuje w tym, co już potrafi, ale szukam nowości, żeby się pomęczyć, żeby być na tej krawędzi, żeby się nadal rozwijać, a nie tylko zadowalać się tym, co już mam i że wydaje mi się, że jest tego dużo. Także to na pewno. Na pewno sukcesem nie jest, kontynuując definicję negatywną, oczywiście wszystkich też aspektów nie poruszę, ale te, które przychodzą mi teraz do głowy, to na pewno sukcesem nie jest osoba, która nie kocha siebie. To tak brzmi bardzo hipisowsko, hipis ale chodzi o to, że... Mamy jako ludzie coś takiego, że czasami nam się wydaje, że na coś nie zasługujemy. W kontekście technicznym to jest tak zwany Imposter Syndrome, czyli nie czuję się wystarczająco dobry, i nie uważam, że mogę być wystarczająco dobry. Oczywiście to jest podświadomie, ale przez to nie wychodzę gdzieś tam poza te rzeczy, które umiem. Tak samo, dlaczego niektórzy ludzie nie dbają o takie rzeczy, jak sen, dieta, trening fizyczny. Jeżeli będę miał mniej energii, no to automatycznie zrobię mniej trzeba sobie pewną dyscyplinę narzucić szczególnie w męskim życiu bo my jako faceci lubimy się rozleniwiać i z wiekiem to tylko postępuje więc trzeba moim zdaniem odnieść taki sukces, że ten człowiek nie tyle jest zmotywowany, bo motywacja przeminie, ale ten człowiek on jest driven, on jest po prostu ma pewną postawę i czy mu się chce, czy mu się nie chce, on wykona pracę. Jest świadomy rezystancji, takiego oporu, który występuje zawsze, kiedy coś tworzysz albo czegoś się uczysz. Wiesz, dlaczego robisz to, co robisz i dla kogo to robisz. Nie jest to też jakaś jedna decyzja, że o, nagle wezmę się za siebie. Często ludzie wpadają w takie pułapki, że prokrastynują albo po prostu nie robią optymalnie, nie wykorzystując swojego życia, nawet nie optymalnie, ale po prostu przebywają w takim jakimś limbo, w takim jakimś marazmie i y, ma ich z tego wyzwolić powiedzmy akt zakupu książek, miał. teraz już biorę się za siebie i to jest takie 100% albo nic, zamiast y, pracy w teraźniejszości... Y, Kuszą, są skuszeni taką obietnicą. To nie jest sukces edukacyjny, jeśli osoba tak myśli. Jeśli osoba swoje aktywności traktuje w kategoriach, muszę to zrobić, jestem zmuszony, że to jest wytrącenie z komfortu, to nie pojęła jeszcze, czym jest proces twórczy i taka naprawdę skuteczna praca. Na pewno prokrastynowanie się z tym wiąże, czyli odkładanie rzeczy w czasie. Więc tym nie jest sukces. Człowiek, który jest wyedukowany, który swoją pracą. Która na początku jest bardzo prosta, ale szybko staje się wielowymiarowa. Człowiek wyedukowany potrafi, po pierwsze, trzymać swoją dyscyplinę potrafi, już przechodząc do, do definicji pozytywnej potrafi układać swój czas i wykorzystywać go optymalnie wpływać na świat wokół siebie robić rzeczy nowe wychodzić poza strefę komfortu jak to się mówi często coachingowo Tworzyć nowe projekty, tworzyć wartość dla ludzi, i być naprawdę przydatną osobą, czy to poprzez edukowanie innych, czy przez tworzenie użytecznych rzeczy. Człowiek, który powoli staje się tym, kto wie, co robi i po co to robi. I oczywiście nie zaplanujemy całego swojego życia, to absolutnie nie o to chodzi, ale z takiego reaktywnego mindsetu przechodzimy na tworzenie siebie, po prostu. Próbowanie też nowych rzeczy, żeby siebie stworzyć, żeby skosztować różnych. Aktywności i wybrać te, które nam rzeczywiście pasują tak wewnętrznie. I już kończą, kończąc, w takim czerwcu, gdybym spojrzał gdzieś tam wstecz i połączył te kropki jak Włodek Markowicz, to bym powiedział, że był to sukces, jeżeli rzeczywiście w tym roku szkolnym, danym za sprawą czy to właśnie pomocy nauczyciela, czy po prostu własnej pracy, zaraziłem się takim mindsetem tworzenia czegoś pozytywnego, tworzenia wartości, trzymania dyscypliny. I mogę to robić nawet, jak mi się nie chce, bo przyjąłem pewną postawę, postawę produktywną, postawę aktywną, która no, pomaga ludziom wokół, e, tworząc albo produkty, albo wręcz wprost, e, pomagając, tworząc wartość. To myślę jest sukces e, w edukacji. No. Tak, absolutnie się zgadzam. I ja myślę, że jakbym z siebie wyobraził, mając 14-16 lat, yy, to myślę, że w tym czerwcu byłbym zadowolony wtedy, gdybym robił przez ten czas to co, to, co lubię, tak? To, do czego mam talent, to, co mi sprawiało przyjemność, to na pewno. Druga rzecz, gdybym posunął się trochę do przodu, gdybym czegoś nowego się nauczył, jakichś trudnych rzeczy, gdybym czuł się mocniejszy w tej dziedzinie. I kolejna rzecz to. Gdybym mm, był oczywiście w towarzystwie ludzi, w których się dobrze czuję, prawda? To na pewno również. To taka trzecia, właściwie powinienem skończyć, bo trzy rzeczy, ale jeszcze dodam czwartą, to o czym powiedzieliśmy na początku. Jeśli komuś pomogłem, prawda? Jeżeli udało mi się zrobić coś dobrego, jeśli coś po mnie w tym roku zostało, to ja bym takie cztery rzeczy tutaj wymienił. Właśnie, tak, jeszcze raz, tak jak powiedziałeś, tutaj jako osoby techniczne, to lubimy właśnie w punktach wymieniać, czyli no, przede wszystkim robiłem to, w czym się spełniam. Druga to zrobiłem krok do przodu, jestem mocniejszy. Trzecia, naprawdę byłem w fajnym towarzystwie i było super. I czwarta, coś po mnie zostało nie byłem egoistą, pomogłem. No to chyba byłoby bardzo takie fajne. Ja bym w ogóle, ja przepraszam, bo ja w ogóle bym zakwestionował to swoje pytanie a propos tego tutaj sukcesu. Śmiało, śmiało. Tego sukcesu w tym momencie, bo wydaje mi się, że to, to słowo już od razu nas troszkę jakby gdzieś tam wiedzie. Prawda? Już. już e, Każe się weryfikować. True, false, nie? Tak. To jedna sprawa, a dwa, już nasz jakby, tak jak powiedziałeś, mindset ukierunkowuje. M e, ktoś powiedział, że jeżeli chcesz siebie zmienić, zmień swoje słownictwo, i rzeczywiście to słowo sukces może nas gdzieś prowadzić na manowce. Jest coś takiego, e, jak mhm. kompleks oszalałego rodzica, Core to się nazywa. Podobno takie, taki skróp, skrót funkcjonuje. Ja tutaj. E, Podam właśnie dwa takie przykłady. Jeden przykład znam rodzica, którego dziecko nie udało mu się w konkursie jakimś. W związku z tym ten rodzic w pewnym momencie naciskał na dziecko, żeby nie zdało do następnej klasy, no bo to była ósma klasa. Jesus. Po to, żeby w następnym roku, jakby w tej olimpiadzie już tam zdobyło odpowiedni sukces. Sukces, właśnie, to jest to słowo sukces. No i druga też sytuacja. To opowiadała mi też jedna osoba, że zawody żeglarskie, młode osoby, tam nawet nie nawet nastoletnie, nawet i młodsze, rodzice, którzy kupują motorówki i krzyczą na swoje dzieci, tutaj jak mają żeglować, żeby tam w przyszłości byli tymi żeglarzami na Olimpiadzie. Ja bym, myślę, że to nie jest tutaj taka dobra rzecz, pójść się w tą stronę. Myślę, że nie powinniśmy nigdy naciskać, powiedzieć dziecku: słuchaj, ty się uczysz programowania po to, żeby wystartować w konkursie kuratoryjnym, uczysz się algorytmiki po to, żeby wygrać olimpiadę, czy cokolwiek na tej olimpiadzie, nie. Po prostu, jeżeli sprawia ci to przyjemność, rób to, tak? No oczywiście ten konkurs jest tylko pretekstem do tego, jest taką motywacją, prawda? No bo my uczymy się fajnie wtedy, kiedy mamy jakiś chociaż krótkoterminowy cel, prawda? Więc on jest jakimś celem, to nas motywuje do tego, żeby poznać. Natomiast no, musimy zdecydowanie z takiej presji, takiego zwykłego, normalnie pojętego sukcesu, miejsce w konkursie, powiedzmy, zdjąć i w ogóle o tym nie rozmawiać. Wręcz odwrotnie, mówić cały czas dziecku, że to naprawdę nie ma znaczenia że oczywiście startujesz tylko po to, żeby się uczyć, tylko po to, żeby się rozwijać. Zobaczymy. No, po prostu, tak jak mówił Adam Małysz kiedyś, kiedy się go pytali, a które pan chciałby zająć miejsce? Proszę pana, ja bym chciał oddać dwa dobre skoki. I, I tyle, po prostu masz pójść pokazać to, co umiesz. Najlepiej, gdyby ci się udało napisać na tyle, na ile umiesz. Jeżeli nie uda się bez stresu, to nie ma żadnego problemu. Nie przejmuj się. Więc ja bym właśnie szedł raczej w tą stronę tej, tej pierwszej części. Też moje już trochę przydługie wypowiedzi właśnie tego, żeby no, to był udany rok po prostu, tak? A w żaden sposób nie próbować tutaj stresować czy, czy miejscami, czy ocenami, czy czymkolwiek innym, no bo to raczej do niczego nie doprowadzi. Ważny jest ten proces, nie? że się rozwijam, tak, że to doświadczenie. Ja dlatego właśnie podałem definicję negatywną, bo sukces właśnie tworzy taką bramkę logiczną. Czyli tak. albo osiągnęliśmy go, albo nie, i czasami on jest tak arbitralny. Zwłaszcza właśnie w kontaktach międzyludzkich, gdzie mamy też potrzebę akceptacji, którą realizujemy jest tyle czynników, a no ta opowieść o rodzicu to jakiś horror po prostu. Ja na pewno bym długo tam starał się rozmawiać, ale tu domyślam się, że nie było za bardzo płaszczyzne porozumienia. Dla mnie to jest absolutnie absurd, no, ciężko wtedy w pomóc, trzeba po prostu racjonalnie tej osobie wytłumaczyć, że to nie jest podejście zdrowe, zwłaszcza dla tej młodej osoby. I tam trzeba zawsze reagować, dlatego mówię w podcaście, możemy zawsze mówić bardzo ogólnikowo, a nigdy konkretnie wobec danej osoby, bo sytuacje są tak różne w edukacji, to jest naprawdę ciężka praca, żeby to właśnie wyczuć i odpowiednio reagować dla każdego ucznia w zasadzie. Ja zawsze sobie z każdym uczniem też siadam trochę inaczej, prowadzę zajęcia niż tak standardowo przy tablicy, tylko zawsze wspólnie staramy się i porozmawiać, i poznać się. Co jest oczywiście trudniejsze. No i sukces takie właśnie rodzi napięcie, które mm, każe nam się weryfikować i określać. Co ważne, trzeba, jeśli już się porównywać, to tylko z samym sobą, to też jest bardzo istotne, bo czasami wpadamy w, zwłaszcza w social mediach i czasach instagramowych w taką chęć porównywania się z samymi sukcesami wokół, a to tak nie wygląda, że ludzie tylko sukcesy osiągają. Tak, moje wakacje były lepsze od innych, <grym> prawda? Tak, a ludzie wrzucają tylko te takie szczęśliwe momenty albo momenty sukcesu, a życie tak nie wygląda na co dzień, to też to, tworzy taką presję, szczególnie też e, taką presję psychologiczną, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy, jak się czuje w swoim ciele, jakim, jaką jestem osobą, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, to się wszystko da wykształcić, tylko trzeba po prostu być cierpliwym. A Ja zawsze byłem fanem procesu i tego właśnie Slide Edge'a, który pozwala się rozwijać bez obserwowania rezultatów. Albo przynajmniej z świadomością, ze świadomością, że rezultaty przychodzą po długim, długim czasie, czy to treningu fizycznego, czy czytania książek, czy rozwijania sw swoich umiejętności programistycznych, w perspektywie roku już można coś ocenić. I ja tutaj też polecam, jeśli chodzi, bo tak było zadane pytanie z perspektywy roku, jak to ocenić, mm -hmm. y że fajne jest budżetowanie. Tak jak budżetujemy swoje wydatki, chociaż to może wśród młodych ludzi nie jest aż tak y czynność, którą, której dokonują, a później niestety no już budżetujemy często. Natomiast budżetować swój czas, to znaczy jeśli w tym roku poświęciłem tyle, a tyle czasu, i to jest ta ocena, ile poświęciłem teraźniejszości na daną czynność, czyli ile razy w tygodniu wykonałem trening, jakiego rodzaju, czy to był full body workout, czy to były partie, czy to była jakaś kalistenika, czy to była siatkówka, w jaki sposób dbałem o swoje zdrowie fizyczne, w jaki sposób dbałem też o sen i dietę, w jaki sposób i ile czasu poświęciłem na programowanie, jakie języki, jakie technologie, jakich ludzi spotkałem, co ukończyliśmy, to są zawsze takie czasy podsumowań i po roku można to zrobić, dzięki właśnie budżetowaniu e, powiedzieć sobie ile mojego czasu poszło na to na to i na to tak jak pieniędzy na e, powiedzmy elektronikę czy nie przesadzam z gadżetami na nie wiem paliwo i motoryzację na jedzenie na różnego rodzaju obszary żeby sobie potem e, gdzieś tam ten czas e, zaplanować bo jeżeli jesteśmy właśnie osobą która jest jak to ująłem wyedukowana w sensie wie jak się uczyć no, to ta osoba jest świadoma swojego procesu i ona potrafi godzinę, dwie, wygospodarować. Może e, ucinając coś, co nie jest tak potrzebne, jak na przykład jakiegoś rodzaju seriale. Zamiast tego zrobić sobie e, jeszcze jedną rzecz, która naprawdę mnie rozwija, choć. Ważne jest też, żeby nie przesadzać, bo w, u młodych czasami pojawia się tak zwany hustle culture, czyli sytuacja, w której po prostu jak jesteś młody, to musisz w świetle tej no promowanej gdzieś tam na YouTubach i też w tym świecie rozwojowym metody, że hustle, 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 czyli po prostu y, uczymy się po 12 godzin dziennie. Jak jeśli chcesz coś w ogóle osiągnąć, to tworzy taki właśnie, jak powiedziałeś, stres. To nie jest celem. Celem jest raczej równowaga, zaplanować sobie i rozrywkę, i trening fizyczny. Nigdy nie jestem fanem e, takiego off-balansu, który polega na tym, że zaniedbujemy swoje zdrowie albo zaniedbujemy też rozrywkę po prostu tylko i wyłącznie kodując. Jeśli już dopuszczamy do takiej sytuacji, to w stanach flow, kiedy naprawdę no, wkręciliśmy się w jakiś y, proces, w jakiś projekt. I dzięki temu potrafiliśmy no, kilka godzin nad tym spędzić, bo nas to po prostu tak wciągnęło. No, takie rzeczy warto sobie pozwolić, ale zasadniczo ocenianie się po jakichś checkboxach, które zaznaczyłem lub nie, faktycznie, bardzo fajnie, że to ująłeś i widać, że jesteś doświadczonym człowiekiem, który ma do czynienia z młodymi, z rodzicami, że naprawdę jesteś spokojny, cierpliwy, wyjaśniasz naturę tego procesu, no bo. Sukcesem tak naprawdę jest nauczyć się, jak się uczyć. Tak, tak, tak. Tu jeszcze właśnie myślę, że ja bym jeszcze nawiązał do jednej tutaj Twojej wypowiedzi, czyli też słuchać tego młodego człowieka. Ja jako rodzic, żebym słuchał tego młodego człowieka, no bo ja jako rodzic, no mogę pomyśleć, synu, córko, malujesz, boż, no prawnikiem zostań, prawda? <grym> prawnikiem zostań. No właśnie nie. No właśnie nie, dajmy szansę na to, żeby to dziecko weszło w te zainteresowania, które go naprawdę pasjonują. To już nie jest tak właśnie, że jak kiedyś było, że trzeba było być kowalem, żeby się tam w ogóle przeżyć, a śpiewak i muzyk to tam po prostu spał no, gdzieś po kątach i po prostu nie miał swojego domu. Nie, dzisiaj każdy zawód, który robimy tutaj z oddaniem, z pasją, zapewni godziwe utrzymanie i tu bez żadnego problemu, to przecież mogę tu przytoczyć tylko chociażby właśnie mhm. te, te nauki y, artystyczne y, właśnie i taki tutaj słynny cytat Arnolda Schwarzeneggera, który kiedyś zapytany o to, mhm. czy pieniądze dają szczęście, on powiedział, że nie. On ma teraz 50 milionów dolarów i jest tak samo szczęśliwy, jak wtedy, kiedy miał 47 milionów dolarów, prawda? <laughs> Więc, tu, jakby każdy zawód, który jest wykonywany dobrze, to zapewni to utrzymanie, zapewni szczęście temu dziecku. Więc słuchajmy się, jeżeli on mówi, no ja bym chciał na karatę, tak? no to dobrze, no, na karate spróbuj. No ale po dwóch miesiącach, powiem, no on by chciał na angielski. No, po pół roku, może jednak na informatykę. No, i u nas może też w tak. tym momencie, no dobrze, my słuchamy, jesteśmy cierpliwi, ale możemy powiedzieć, słuchaj, ale czego ty właściwie chcesz? No właśnie, nie, też, też nie powiedzmy tak, tylko po prostu to dziecko, y, ono y, szuka tej swojej drogi, ono próbuje, ono jeszcze nie wie tak naprawdę, kim może być w przyszłości, y, no nie wie nawet, czy ma zdolności do angielskiego, do karate, czy do informatyki, nie wie tego jakby musi tego dotknąć, musi to sprawdzić, uh -huh. musi doznać pewnej porażki. Oj tak, tak. E, prawda? I musi sobie powiedzieć, kurczę, no jednak nie, jednak to nie jest dla mnie, wolałbym czegoś innego, a może potem kiedyś wróci do tego karate, może jednak stwierdzić, że to było to, że za wcześnie się poddał, że ta porażka była e, troszeczkę za wcześnie. Więc mm, to, co bym też chciał powiedzieć, jeśli jesteśmy na początku tego y, Roku szkolnego też nam wszystkim, rodzicom, nauczycielom, no to spróbujmy się wsłuchać w to dziecko, w tego nastolatka i wesprzeć go w tym wyborze, który jest akurat w tym momencie, prawda? Dlatego właśnie fajnie. Y Czuć od Ciebie taką, taki spokój i doświadczenie. Po takiej rozmowie z kimś, kto już z wieloma ludźmi miał do czynienia i wie, na czym polega odkrywanie i tworzenie osoby, którą ta osoba chce zostać, od razu czuć taki spokój i cierpliwość, i naprawdę daje do myślenia to, co mówisz, i jest to jak najbardziej prawdziwe. Myślę, że te zawody artystyczne. Trochę to wynika z takiego mentalu jeszcze chyba powojennego, gdzie starsze osoby bardzo naciskały na sytuację materialną. Obecnie nie mamy aż takiej presji, choć no, też świat się zmienia, ale na pewno dążeń artystycznych, literatury, różnego rodzaju doświadczenia, piękna tego katarzis, które każdy człowiek przeżywa, czy przy dobrej lekturze, przy dobrym serialu, czy przy e, dziele sztuki. Sztuka ma w sobie pierwiastek boski i nie należy tego negować. Nawet wojownicy Bushido praktykowali kaligrafię, byli wojownikami, poetami. To nigdy nie może być tak, że, tak jak Karl Gustav Jung, którego twórczość bardzo szanuję, zawsze mówi, że tą przeciwstawną energię wypieramy, ale ona do nas wraca. Nie można na pewno w swoim życiu negować wszystkiego tylko po to, żeby haslować i żeby spełniać, a już tym bardziej oczekiwania naszych rodziców, a nie nasze własne. Bardzo ważne jest, żeby tego człowieka odkryć. I tak jak mówiłeś, czy to będziesz artystą, czy DJ-em, czy sportowcem, bo w sport też trzeba masę czasu i pieniędzy zainwestować, zanim te, ktoś stanie się zawodowcem, te 5% ludzi, którzy tak jak w pokerze wygrywają, zarabiają profesjonalnie, tak samo w sporcie, czy to będzie tenis, że żeglarstwo, czy cokolwiek innego. Na pewno jest taka frajda u człowieka, który staje się rzemieślnikiem w tym, co kocha i lubi robić. To jest niesamowite. I czy to będą, nie wiem, na przykład szachy, to po prostu się czuje, że jest taka miłość i pasja do tego, czy to będzie malowanie, czy to będzie żeglarstwo, obojętnie. To już u każdego człowieka jest co innego. I nie należy na pewno tej młodej sieci neuronowej przed ukształtowaniem powstrzymywać, przed próbowaniem różnych rzeczy, bo siłą... Po prostu fizycznego procesu kształtowania się naszego umysłu, jest to, że to, co zbudujemy, o tym pięknie pisał Austin Kleon, twórca takiej trylogii na temat bycia kreatywnym. On miał taką książkę, pierwsza z tej trylogii nazywa się Still Like an Artist, czyli kradnie jak artysta, taki kontrowersyjny tytuł. No, ale on właśnie mówił, że tak naprawdę my jako ludzie nie odkrywamy nic nowego, tylko remiksujemy to. Czyli transformujemy pracę innych ludzi w taki sposób, w jaki my możemy. To się ładnie nazywa inspirowanie. Tak, inspiro, czyli w duchu trzech, czterech inspiracji, łączymy coś w nową e, jakość. Tak, w jaki sposób nikt wokół nas tego nie zrobił, i to właśnie dzięki różnym inspiracjom. Kiedy ja na przykład prowadzę kanał, to też jak się ogląda mój film, on jest inny niż człowieka e, innego, tak? Czyli ja dużo. Studiowałem filozofii różnego rodzaju rozwoju osobistego, lubię też programowanie, Biblię różnego rodzaju wtrącenia wrzucam, to dlatego, że ja po prostu z takich inspiracji czerpię i czerpię z tego, czego doświadczyłem ja sam i nigdy nie należy limitować czyichś doświadczeń ani ukierunkowywać ich tym bardziej na siłę. I naprawdę bardzo fajnie to mówisz, i jesteś naprawdę człowiekiem z którym na pewno chciałbym, gdybym był młodym człowiekiem porozmawiać, bo trzeba być przede wszystkim spokojnym. Rozumieć, że rezultaty przychodzą po czasie, próbować wielu rzeczy i dla mnie, na przykład, też bzdurą jest, że ktoś, kto ma 15 lat, czy 14, czy 15, czy 16, musi określać swoją drogę, tak już jednoznacznie często w naszym systemie. W tym roku, na przykład, dużo mieliśmy uczniów z Ukrainy, którzy też pojawiali się i rozmawiałem kiedyś z taką dziewczyną. Podczas targów edukacyjnych, która też uciekła z powodu wojny, z, yy, właśnie z Ukrainy, no i mówiła, że ona nie jest w stanie wybrać tak wcześnie, że interesuje ją to czy tamto, jeśli chodzi o przedmioty. Ale no, ja też nie potrafiłbym wybrać, a ja nawet studia wybrałem dosyć takie ogólne, związane z komputerami, metodami numerycznymi, ale też z procesami technologicznymi, bo sam do końca nie wiedziałem, czym się chce zajmować. I to się krystalizuje z czasem samo. Wskutek tego, że zdobywamy doświadczenie, tą kulę śnieżną naszych umiejętności, inspirowaną przez różnych twórców. I dlatego najgłupszą rzeczą jest komuś limitować doświadczenie, czy karate, czy zupełnie jakichś artystycznych uniesień, które no, potrafią nam wskazać zupełnie inne ścieżki rozwoju i pokierować i zremiksować coś na nowo. Nie? Tak, tak. Jeszcze dodam tylko do. Uczniów z Ukrainy to są bardzo, bardzo zdolna młodzież. Ja tu z dwójką miałem do czynienia i rzecz, nie, na obozie tutaj byłem z dwójką nastolatków z Ukrainy, takim informatycznym, algorytmicznym, przygotowania do olimpiad. Niesamowicie zdolni goście. A y, tutaj miesiąc temu, y, niecały miesiąc temu, zakończyła się Międzynarodowa Olimpiada informatyczna. Taki top-top-top y, takie no, zdecydowane Mistrzostwo Świata y, takich nastoletnich informatyków. Z, y, no cztery pierwsze miejsca zajęli Chińczycy, potem Amerykanie, ale siódme, ósme miejsce zawodnicy z Ukrainy. Jest jakiś tutaj, y, trzeba by tu przyjrzeć się systemowi edukacji, bo faktycznie fantastycznie sobie poradzili, no pomimo tutaj całego stresu i całej presji, więc tu być może jakieś badania też by się przydały, jakby jak, y, jak to robią, jak to robią? Mhm. Jak ten system jest skonstruowany, tak? Jasne, że tak. Tak, tak, tak. no bo siódme, ósme miejsce w kategorii 150, 7, to 150 państw, czy 200 państw po czterech reprezentantów z każdego kraju, no to siódme, ósme miejsce wśród najlepszych, najlepszych, milionów, można powiedzieć, no to faktycznie jest niesamowite. Oczywiście to są złote medale. Zdarzają się takie sukcesy, jak na przykład Uzbekistan w Szachach, czy Indie, czy właśnie Ukraina i tak. programowanie. Może to wolność, może to właśnie ta wolność, o której mówisz, prawda? Może możliwość tego, że ten młody człowiek. Rzeczywiście my jakby jako dorośli dajemy też przestrzeń tym dzieciom, żeby byli sami ze sobą, że nie organizujemy im 100% czasu, prawda? Myślę, że też jest coś takiego, że kiedyś. Mhm. Jeśli pamiętamy swoje młode czasy, zawsze osoba, która ma 50 lat, musi powiedzieć o swoich młodych czasach, to nie ma siły. Więc ja też oczywiście muszę powiedzieć. Nie krępuj się, więc... śmiało, śmiało. <laughs> Było podwórko, i na tym podwórku no, byliśmy poza kontrolą rodziców, sobie układaliśmy relacje, patrzyliśmy, kto jest liderem, kto jest specjalistą, kto jest dobrą duszą, kto łączy zespół i tak dalej, jakie możemy mieć role później w tym społeczeństwie. Więc uczyliśmy się tego życia bez udziału do rodziców, bez uwagi. No co ty robisz? No zostaw to, uśmiechnij się, albo oddaj mu, no jeszcze nie daj poży, prawda? Więc, nie było, więc mieliśmy szansę na to, żeby sobie zdefiniować tą relację samemu. Teraz w tej przestrzeni być może dzieci mają trochę mniej. Być może to też jest pewnie, i to na przykład, żeby spróbować tej swojej drogi. Tak? Być może to też jest kłopot. Tak, to ostatnio słuchałem takiego podcastu Lexa Friedmana, to jest taki bardzo popularny podcast, bardzo fajny polecam, Lex Friedman, chociażby na Spotify można odnaleźć i on tam zaprosił właśnie Johna Karmaka, programista, który stworzył Quake'a, jedną z moich ulubionych gier, no i w ogóle też opowiadał tam bardzo wiele, może kiedyś zrobię analizę fragmentów tego podcastu, bardzo fajnie opowiadał właśnie o rodzinie języków C, o tym jak pracuje teraz nad różnymi rzeczami, ale co mam na myśli, to też opowiadał jak to było w jego przypadku, i mówił, że w szkole zasadniczo no, nie odnajdywał się dobrze, to znaczy podczas zajęć czytał książki na inne tematy. Podobnie Magnus Carlsen mówił zawsze, że z różnymi trenerami też mu się nie współpracowało najlepiej, bo to jedyne co go, że tak powiem, porywało to książki i różnego rodzaju ciekawe sytuacje, ale nie lubił takiej struktury i ustrukturyzowanego treningu, czyli bardziej był Człowiekiem, który wolał chaos i różnego rodzaju sytuacje problemowe, i dlatego tak ważne jest, żeby rzeczywiście pod danego człowieka dostosować swoje w ogóle postępowanie i go spotkać, a nie narzucać mu jakiś system z góry. Podobnie, jeżeli chodzi o pracę głęboką i pracę systematyczną. Niektórzy ludzie uwielbiają pracować. Że tak powiem, pod presją deadline'u, i wtedy się mobilizują. I na przykład, jeżeli przygotowanie do jakiegoś sporego egzaminu, powiedzmy już na poziomie studenckim, zajmie nam 40 godzin, powiedzmy, no to można to zrobić przez 40 dni, po, godzinę, po godzinie, ale niektórzy wolą to zrobić w 5 dni, po 8. Nie? I jakby trzeba też słuchać siebie. To jest trochę jak z dietą że jedna osoba bardzo polubi intermittent fasting, czyli okno żywieniowe, ktoś inny będzie uwielbiał być na keto, jeszcze inna osoba carnivore diet, a ktoś inny woli pięć regularnych posiłków dziennie. Trzeba siebie słuchać i tak naprawdę człowiek, którego otrzymujemy na tym świecie zawsze enigma, nigdy nie wiadomo jak to będzie wyglądało za kilkadziesiąt lat. Kim ten człowiek zostanie, i John Carmack też właśnie o tym już kończąc, wspominał, że w zasadzie to on, jak był młody, był bardzo introwertyczny. Czytał tylko książki i nawet z rodzicami, a zwłaszcza z mamą, no nie miał najlepszych kontaktów. No a mimo to był w stanie swoje ograniczenia pokonać, stać się bardzo osobą, też, która dobrze się odnajduje w towarzystwie, która potrafi bardzo ciekawie opowiadać. I po prostu czasami trzeba dać komuś więcej czasu. Pozwolić mu się rozwijać bez stresu, bez jakiejś wielkiej presji, że z tobą coś jest nie tak. To jest najgorsze, co można zrobić. Naprawdę jesteśmy różnorodni i ktokolwiek tego nie akceptuje albo nie potrafi nawet zauważyć, no nie jest dobrym nauczycielem. Nie? Ludzie są przeróżni, przeróżni, naprawdę. Tak, tak. Słuchaj, właśnie ja tutaj pozwolisz, że nawiążę do Twoich wątków bardzo tu właśnie ciekawych. Najpierw tego jednego poprzedniego, właśnie o tych rzeczach artystycznych, szczególnie w kontekście nauk ścisłych. Nie wiadomo to, co mówiłeś, że nie wiadomo, co się przyda. Myślę, że tu chyba najlepsza jest też historia Steve'a Jobsa, który chyba w wieku około 20 lat bardzo interesował się kaligrafią. I później jeden z sukcesów właśnie maków to był taki, że ten system operacyjny miał takie bardzo oryginalne czcionki. To nie były takie no, z bohomasy, po prostu azki zwykłe, tylko to były ładne czcionki, to się ludziom podobało. Ten komputer nagle zaczął mieć duszę, prawda? Więc tchnął w tą duszę, więc absolutnie nie wiadomo, kiedy te kropki się połączą. Tak jak wspomniałeś, to do jednego bym tutaj nawiązał z tych poprzednich. Ja tylko chciałem dodać yy, propos Job'sa Aha. właśnie, że to był jedyny przedmiot, na którym on. Bo w Ameryce mają taki strasznie głupi system kredytowania swojej edukacji. To było jedne zajęcie, na które on chodził, to właśnie kaligrafia. No i właśnie pokonał ten właśnie standard, że Arial Tahoma i Times New Roman. Tak, tak, no właśnie tak. I druga rzecz, to, co powiedziałeś właśnie o tym o tej sposobie nauki. Otóż ja jeszcze kiedyś, jak miałem 15 lat. Yy, Udzielałem korepetycji takiej osobie, i ta osoba mówi: Słuchaj, bo to było, były tam, czy musieliśmy coś robić, tam dodawać łamki, czy coś, czy odejmować, czy mnożyć, czy nawet jakieś jeszcze inne zadania. I ja tam miałem pomóc tej osobie z klasy, i ta osoba tam na każdy, i tam były, były ćwiczenia, i w każdym ćwiczeniu sześć przykładów, i ta osoba mówi: Słuchaj, ty mi powiedz tylko pierwszy, a ja całą resztę to zrobię już sam. Powiedziałem, że właśnie nie o to chodzi. Właśnie to, co powiedziałeś, że to nie może być tak, że nie mogę dać mózgowi takich warunków komfortowych, że on się wyłącza, tak? że on już wie, jak zrobić, no, jak dodajemy ułamki, no to wspólny mianownik, i potem jedziemy, i tak 100 przykładów, no to on się niczego nie nauczy. W ten sposób ten mózg się niczego nie nauczy, tak jak dokładnie powiedziałeś. Nie ma na to szans, musi być zmiana. I najlepszym dowodem na to jest Mohamed Ali. On mianowicie, jak ktoś przyszedł na niego na trening, to miał wrażenie, że tam wygra i dostanie gonga gość po prostu w pierwszej minucie już, bo tam gościu po prostu był chaotyczny. Skakanka, prawy prosty, uniki i to wszystko po trzy minuty. Nie ma tak, że dzisiaj tam skakanka, jutro ćwiczę prawy prosty, pojutrze uniki, sierpę kiedy indziej i tak dalej. Nie, to było pięć minut zmiana. Pięć minut zmiana. Mózg nigdy nie był w komforcie, nigdy nie był w komforcie. I Natomiast w momencie, kiedy no, Muhammad Ali wchodził na ring, no to raczej dla przeciwnika nie wyglądało to najlepiej, prawda? Więc ten mózg już był taki wyćwiczony, nie tylko mięśnie, ale przede wszystkim mózgiem wygrywał. I tu też jeszcze polecam, szczególnie wszystkim nauczycielom, ale również rodzicom, serdecznie rekomenduję książkę Sposób na Alcybiadesa Niziurskiego, w której no, historia jest taka, że jest kłopot, jest jedna klasa, która ma bardzo negatywną opinię, nawet już inne klasy tam zaczęły po prostu, że się tak wyrażę, fizycznie naciskać na tych uczniów, żeby się wzięli, bo i oni mają przez to gorzej, i tak dalej, i tak dalej, że się nie uczą. No i oni tam kupili ten sposób na Alcybiadesa, żeby chociaż tam na jednym takim nauczycielu, który wydawał się taki najmniej poważany, kupili na niego sposób, żeby chociaż w tym jednym przedmiocie w historii tutaj być do przodu. Każdy z nich no, przygotowywał pewną historię, musiał porozmawiać z nauczycielem, właśnie tym, na którego kupili sposób, nauczycielem historii, więc no, musiał tutaj dosyć sporą taką wiedzę też posiąść, ale każdy z nich jakoś oddzielnie, reszta tam miała spokój. No i nagle zaczęli dostawać szóstki z tej historii. No, z pozostałych nadal było bardzo słabo, no, żenująco bym powiedział. No i ci nauczyciele tak trochę patrzyli podejrzanie na tą całą sytuację i nie wiedzieli, czy to z nim jest coś nie halo, czy może ten nauczyciel o tej historii coś tak może oszukuje nawet. No i dyrektor też. I w pewnym momencie miała przyjechać do tej szkoły wycieczka z innej szkoły, no i oni mieli pokazać to miasto. No, i dyrektor taki zadowolony chciał im pokazać, że słuchajcie, to wszystko jest blef, to co wy robicie. To jest blef. Więc wy pokażecie, opowiecie o historii tego miasta. No skoro tacy jesteście z historii, no to proszę. No i cała tutaj klasa w panice. Ta panika też jest pięknie opisana, ale. Później na tej wycieczce okazało się, że właśnie przez to, że to nie było strukturyzowane, że ten mózg cały czas pracował, że oni to sami robili z pasji, z chęci, później się wciągnęli, nawet mieli do siebie pretensje, że to miał być tylko sposób, a oni się to wciągnęli, sami ze sobą też dyskutowali, to pięknie jest opisane, ale ponieważ ten mózg, oni też z tym nauczycielem musieli dyskutować... To tu nie było problemu. Zapatrzyli pomnik, jakieś rzeczy mi się przypominały z historii, już 50, 20 minut opowiadali. Niesamowita książka, właśnie, która dokładnie tak jak Mohamed Ali pokazuje, że nasz mózg w procesie nauki nie może być w komforcie. My nie możemy wkuwać, my musimy zmuszać go do myślenia, żeby przeskakiwał z toru na tor, żeby cały czas się tutaj uczył. Więc do takich dwóch wątków bym nawiązał z Twojej wypowiedzi. Bardzo fajnie powiedziane. Nie, 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 nie znałem tej historii, natomiast tu, tutaj właśnie bardzo dużo mądrości jest zawarte w ciekawy sposób opowiedziane, bo poprzez fabułę. Rzeczywiście to też Jim Quick o tym fajnie mówił, bo mamy coś takiego, jak neuroplastyczność, no i też popadamy w Stany Flow. Z tego co pamiętałem, wspomniałeś właśnie o Mohamedzie Ali, który trenował w bardzo nietypowy sposób, właśnie dając sobie przeróżne bodźce. Podobnie swego czasu rosyjscy zapaśnicy dosyć zdominowali konkurencję, a robili to w taki sposób, że amerykańscy ich odpowiednicy zapaśnicy trenowali w taki sposób, że trzy razy w tygodniu, bardzo intensywnie praktycznie rzecz. Biorąc no, w taki sposób, że potem dwa dni, jeden dzień, dwa dni musieli mieć przerwy, a, za, a zapaśnicy rosyjscy robili to codziennie i byli tak bardzo wytrenowani w przeróżnych aktywnościach. Robili to bardziej na luzie i dłużej, i systematycznie, ale nie tak intensywnie, że poniedziałek, środa, piątek bardzo intensywnie, a wtorek, czwartek, sobota wolne, tylko robili to codziennie. I dlatego też, jak już tam wchodzili do e, zawodów i jak to mówią zapaśnicy odbywało się ten, ten mangold, mhm. czyli tam no, odbywały się zapasy, no to najczęściej jednak wygrywali swoim doświadczeniem i tym byciem w tym basenie, tym, tym rzeczywiście przygotowaniem merytorycznym i takim motorycznym, pamięcią mięśniową. Co mi się jeszcze kojarzy, to to o czym mówisz, że dajemy gotowca, to jest chyba najbardziej i najpopularniejszy błąd popełniany przy nauce właśnie programowania, gdzie uczy się z tablicy. My też prowadzimy z Damianem webinary, na które można nas zaprosić do szkoły, i właśnie też mam takie jedne zajęcia webinarowe, gdzie oczywiście online, nie, ale przekazuję informacje, jak uczyć programowania, w jaki sposób to robię, też z takiej perspektywy pokory, tego co działa. I pierwsza zasada jest właśnie taka, że. No, czasami można coś pokazać na tablicy, ale to uczeń ma pisać i tworzyć, a nie odtwarzać gotowca, którego dostaje. Dlatego trzeba, czy trzeba? Ponownie, nie trzeba, tylko ja to tak realizuję w, mo w mojej e, wizji nauki programowania, że jednak ja siadam z tym uczniem i to on pisze. Ja praktycznie rzecz biorąc nie dotykam klawiatury, tylko rozmawiam, poprawiam, tłumaczę, i, a w zasadzie to najczęściej zadaję pytania. E, dlatego, że to ty musisz jeździć. To jest tak, jakby właśnie w samochodzie nie wiem siedzieć na siedzeniu pasażera i nie doświadczyć nigdy kierowania pojazdem to jest największa głupota i krzywda jaką można ludziom zrobić dlatego czasami ludzie się zniechęcają do programowania mówią, to nie dla mnie to tak jakby przy, przepraszam ci wtrącę, to tak jakby powiedzieć słuchaj kraulem to się pływa także się macha rękami a potem gościa wrzucasz na środek jeziora nie tak to jest właśnie tak często że możemy też uczyć pływać właśnie na plaży uczyć machania rękami ale to nie jest pływanie nie no więc właśnie o to mi chodzi, że jest szereg takich metod, ja ich tam wyróżniłem 10 do 15, które angażują człowieka i... Jeżeli ty tego nie zrobisz, jeżeli ty nie będziesz rzeczywiście uczestnikiem, to jest podobnie jak oglądać film, a grać w grę komputerową. Jeżeli jesteś uczestnikiem, nawet wyreżyserowanych pewnych zdarzeń, jeżeli oczekuje się od ciebie, że w pewnym momencie jest checkpoint, zanim pójdziemy dalej i wszyscy staramy się do tego checkpointa dotrzeć i pomagamy sobie wzajemnie, to to jest zupełnie inny rodzaj pracy. Ty przychodzisz na zajęcia, jak na trening. A nie przychodzisz na zajęcia, żeby posłuchać o tym, jak ktoś coś opowiada, bo tak. No, no, w programowaniu to niewątpliwie nie o to chodzi, dlatego to mi się strasznie właśnie podoba, że poruszyłeś ten wątek, bo gdzieś tam wiele osób skupia się prowadzących nie? na tym, żeby to jakoś obrazowo wyjaśnić, żeby użyć dobrych metafor, rozrysować to na tablicy, a tak naprawdę atencję możesz tego człowieka zgubić po 5-7 minutach, zależnie od tego, jak dobrze opowiadasz, jeśli on nie weźmie się do roboty. Tak, to znaczy rzeczywiście tu myślę, część z nas, rodziców, ma takie przeświadczenie, że to nauczyciel nauczy, nauczy, prawda? to słowo nauczy, no to uczeń się uczy, nauczyciel przekazuje pewną wiedzę, prowadzi, mówi, y, wytłumaczy. Natomiast no, jednak to ja muszę sam się nauczyć. Ta. Dobrze, żeby o tym pamiętać, że ja zresztą zawsze powtarzam wszystkim swoim uczniom, że to jest ich sukces, że to jest 100% ich sukces. Jeżeli y, no, udało im się tam, nie wiem, zrobić zadanie, chociaż jedno na pierwszym etapie olimpiady, to jest twój sukces. To jest fantastyczny.